Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Mad Max. Tutaj co? A, kolejne wyścigi śmierci wam pokazuję, które się odblokowały. Legion Kolosa to już była akurat. Aha, czyli one tak losowo się pokazują. Proszę, kolejny wyścig śmierci. To jest wyścig śmierci, który... Nie chcę się oznaczyć jako fast travel, czyli to jest pewnie coś a la DLC. Tutaj kolejny wyścig śmierci. To już było, ale nie wiem, czy pokazywałem. To było. Tutaj furtka Jita. No, i tutaj jeszcze grobowiec Rabusia. A to furtka Jita, którą właśnie wjeżdżamy na wydmy. Aby wykonać misję dla spojówki. Noż, o co ty żeś się zaczepił, durny pojeździe? Mógłbyś taki ładny wjazd. Ach. Dobra, jedziemy. Ale w ogóle patrzcie to. Wydmy to jest obszar, którego ja nie muszę oczyszczać, bo już jest czysty. W sensie, rządzą tu szakale. I co? Wielki, przepotężny skabrys Skrotus obawia się szakali? No dobra. No my tu póki co jesteśmy... My musimy znaleźć punkt. To punkt odniesienia, super, ale wiesz, ta raca nie będzie raczej tam wisiała w powietrzu. Ja bym sobie to oznaczył po prostu tym. Ja bym sobie na twoim miejscu oznaczył na mapie. No ale dobra, jak tam se chcesz. Dobra, jest coś? A tutaj coś jest po drodze, strzępek historii. No, to trochę złom pewnie jest do znalezienia. Tu w ogóle jakaś główna lokacja szakali chyba. To i tam... Znaczy, w sumie pewnie... Nawet nie wiem, czy będziemy tam iść z fabułą i nie wiem, czy chcę tak strzelać. Bo za chwilę ktoś... Bo jak walę takim tekstem... O, no, na pewno tutaj pójdziemy z fabułą, bo coś tam... To się okaże, że ktoś mi zarzuci, że znam fabułę i tylko specjalnie sobie tak... Wybieram tę misję. Otóż nie, ja nie znam fabuły, nie mam bladego pojęcia, co się w fabule stanie, a tym bardziej nawet nie wiem, kiedy uda nam się tego wodza zdobyć, bo ja tylko wiem, że za jakąś misję fabularną, konkretnie nazwaną, otrzymujemy wielkiego wodza, ale która to jest misja w grze, to nie mam bladego pojęcia. Ale mogę się już przygotować na spokojnie i mieć full upgrade'y do autka. Dobra, jest drugie miejsce. Wyrenderowało się właśnie. Jakieś stare słupy. Chyba elektryczne i... Coś co... O! Proszę. Szakale, mam pytanie. Czy oni właśnie wyskoczyli mi spod piasku? Fajnie poleciała ta raco. Totalnie w drugim kierunku. Okej, dotrzyj do trzeciego punktu. Spoko. No, wreszcie. Tylko gdzie on jest? Serio te flary mi stoją w powietrzu? Gdzie jest trzeci punkt? Gdzieś tutaj. No okej. Ale jakby, o co tu kaman? Bo tam coś mówiła o krzyżyku. A, dobra, one spadły po prostu na ziemię. Okej, no to teraz ma to sens. Chociaż nie mam bladego pojęcia, jak długo taka raca może się na ziemi utrzymać.
Chociaż sobie w Gwiezdnych Wrotach, jak odpalili sobie taką racę, no to dość długo im to trzymał. Spoko, jakby dałeś radę, ja z niej korzystam, nie? Dobra, lecimy z tym dopalaczem, bo jazda po tych wydmach bez dopalacza to jest jakaś udręka, mam wrażenie. No, teraz piach, a zobaczmy co będzie po sprawdzeniu przez, jak to sam nazywasz, dalekopatrzałki tych dwóch punktów. Ej nie, no to mi wisi w powietrzu, no co jest? Jak to wisi w powietrzu? No dobra, jest jedno. O! No, w sumie. Idę na krzyż. Co to jest, jakiś stary kościół? Tak. Proszę. Nawet, że udało mi się poznać. Zresztą nie było w sumie trudne, przez to, że był krzyż nad tą wieżyczką. Kurde, ale jeśli to jest kościół, a tu normalnie jest droga, to skąd tyle piachu nawiało, że cały ten kościół, no prawie cały, jest zagrzebany pod piaskami pustyni? No to wygląda, czumbaket. I co, będzie jakieś zejście? Oczywiście. Znajdź kryptę z jedzeniem. No dobra, zobaczmy jak głęboko przyjdzie nam zejść. A jako, że jesteśmy na wydmach... O, kościół. Pod rozległymi piaskowymi wydmami znajduje się kościół. W trakcie upadku stał się... No, wracaj mi tam. W trakcie upadku stał się on schronieniem dla wielu ludzi. Nie wiadomo, czy zaczęli oni walczyć ze sobą, zanim wielkie burze zasypały kościół, czy już wtedy, gdy to się stało. Ponad piasek wystaje teraz tylko czubek dzwonnicy, gdy akurat na jakiś czas odsłoni ją wiatr. Ale znalazłby ją tylko ktoś, kto wie, czego szuka. Dobra, co my tu mamy? 13 paczek złomu i strzępek historii. Okej, nie wiem, czy tak nagle na niebieskość się ekran zrobił, ale dobra. No dobra, troszkę złomu pozbieramy. No jak powiedzą tak wszystkie po dwie sztuki, to jeszcze takie trzy miejsca potrzebuję. No, patrzcie ile tu jest kościotrupów. To miejsce długo było zagrzebane pod ziemią. Czy tam pod piaskami. Ale w sumie pod piaskami i pod ziemią no prawie to samo. Dobra, tam nic nie ma. Tutaj... To jest trochę creepy. Wszyscy jesteście świniami, zabiliście wszystkich ludzi Boga. Będziecie za to smażyć się w piekle, ocean cofa się przez was. Bóg zabiera wam wodę, bo się wam i brzydzi. Co, jakiś katecheta stary? Czy jesteś jakiś nauczyciel z poprzedniego wieku to pisał? Bo autentycznie tekst jest kropka w kropkę jak na taką osobę. Ocean się raczej nie cofnął przez... Nie z woli Boga, tylko z głupoty ludzi, którzy postanowili sobie urządzić trzecią wojnę światową, która zamieniła się w pierwszą wojnę, no w pierwszą i ostatnią wojnę atomową. I tak oto skończyliśmy na pustkowiach. Znaczy my czytaj ludzie w uniwersum tej gry. Bo my jako ludzie teraz... No, mam nadzieję, że nie dojdzie do tego za szybko.
I mam szczerą nadzieję, że kiedy Putin będzie chciał sobie zrzucić bombeczki na Ukrainę, to ktoś go albo przestrzeże, albo odstrzeli, zanim przyjdzie mu coś takiego, zanim w ogóle pociągnie za guzik. Albo ktoś go odstrzeli, zanim wciśnie guzik. No, przydałby się trochę światła, nie? Jest kunister. Co my tu mamy? Aha, po prostu barykada. No to... kanisterek przyjdzie nam z pomocą. Ładnie. No podziałała. Miałeś wątpliwości, chłopie? Siła takiej eksplozji, no to... drewniana bariera raczej nie miała wielu szans. No dobra. 10 paczka złomu z 13. Nie, 11 paczka złomu. No, to jeszcze jedno takie miejsce. Podwójne i wszystko będzie na... wszystko zostanie splądrowane. Może znajdę to chwilę... No chyba serio? Ja se chyba robić, że będzie teraz chcieli mnie straszyć. No dawaj, niech jeszcze szakale powyskakują. Ja tak wejdę i jakiś zawinkla złapię. Bo jesteśmy na ich terenie. No, smutne. Ale żarcia jest tu sporo. O, to jakiś trup. Pallet's ready for pickup. Better head outside. No, sporo tego jedzenia. Wróć na zewnątrz i oznacz miejsce dla spojówki. Spoko. Ja wraz ze zebraniem tego złomu nie mam tu już nic do roboty. No, dawaj. Działa? Dobra, już działa. No ale ciekawe, czy wyskoczą tu jakieś szakale, czy nie? Noż o wilku mowa, co? Zajebiście. No dawaj, czekam na szakali, no. Gdzie? Nocny tarczownik. Ej, co oni pod piaskami tutaj przyszli, czy jak? Czemu żeś tej tarczy nie rozbił? Tak, skocz to jest w środku walki, na pewno podziała. Zajebiście. Gdzie z łapami? Dziękuję. Wyuniknięty. Noż, miała być egzekucja bronią białą, a nie karnik z nożem. To żeś po prostu sobie wystrzelił. Dobra. Czy to będzie... czy to już będzie koniec, czy... jeszcze się jacyś napatoczą. Czemu oni mi tak mało złomu teraz dają? No co to za bezsens? Bo co, bo wszędzie już jest bezpiecznie, to mi prawie o połowę mniej złomu dają? Po co te obozy uwalniam, żeby mieć takie profity z tego złomu, jak potem dostaję go tyle co nic? Dopilnowałem, by spojówka zdobyła potrzebne jej jedzenie. Miejmy nadzieję, że dotrzyma swojej części umowy.
I co, kolejna misja dla spojówki? Chyba nie. No, póki co nie. Czyli co, jedyna misja poboczna, jaka mi została, to jest ta tutaj. Tylko, że ta misja musi być robiona nocą. Nocą, która za chwilę nadejdzie. A co? A to oznacza, że mogę na spokojnie się tam przejechać. Okej, myślałem, że będzie jakaś rozmowa, no ale nie. Chociaż... Dobra, YOLO. Ryzyk fizyk. Czy fast travel umożliwi... Czyś teraz. Ryzyk fizyk. Będzie dzień czy noc? Jezu, czemu ciągle ten z gnilozą mi wskakuje? Jezu, on jest taki paskudny. Okej, jest noc. Nice. Dobra. To jeszcze robimy tego questa. No a z braku innych możliwości w kolejnym odcinku lecimy z fabułką. Stój i jedź do góry. I okej, jesteśmy nocą. To co teraz? Kurde, mogę się w sumie do Jita jeszcze przenieść. Bo do jakiejkolwiek miejscówki. Płonący kurhan. Na szczycie położonym w górach martwych bezdroży znajduje się płonący kurhan, którego nazwa wzięła się od widocznych pomiędzy czerwonymi kamieniami dziwnych ogników. No, kurwa! Nikt nie wie, czy to zjawisko naturalne, czy też wyciek z podziemnego gazociągu, który zapalił się w czasach upadku. Oddający cześć ogniu członkowie sekty Smażyciela uważają to miejsce za święte. No dobra, i co, tam są? Nie. A, chyba tam. Pojedź do obozu architekta. W ogóle dlaczego jest architekt, a nie architekt? To jest tak specjalny, nie taki neologizm, czy ktoś po prostu popierdolił się w tłumaczeniu? Dobra, jedźmy tam. Przecież w sumie niezłe mają te święte miejsce, tak w pizdu daleko od swoich tych. Bo oni mają klasztor na oko co najmniej 4 mile. Na mapie. Nie wiem, co ja gadam, no nie. Na pewno dłużej by zeszło. Dojechanie tutaj, a co dopiero dojście, bo oni pewnie raczej autami nie jeżdżą. Dobra, spróbujmy trochę na skróty. Dopalaczu, daj mi siłę przejść przez te góry. Ci dam zbir. Okej, ten teleport tego gościa był zajebiście dziwny. Gra jakby uznała, że on z jednego miejsca nagle przeniesie się w drugie. Zajebiście. Dobra, czam. Gaś to. Teraz z najlepszymi narzędziami to ta naprawa po to trwa po prostu moment. A nie tak jak z tymi najniższymi, które... no... wiele do życzenia dają, jeśli chodzi o kwestie naprawy tego pojazdu. A to skrócenie czasu naprawy to jest trochę też przekłamane.
Teraz jakby ktoś tu dostał, bo tak podesłać tego typa, to byłoby piękne. Tam złą widzę na górze. Pytanie tylko, czy da się tam jakoś wejść? A nie, to nie złom, tylko jakaś lampka. Co dalej? Co mnie zastanawia w sumie, jak oni to otworzyli, jak oni to tam wstawili. No dobra. Wchodzimy z buta do tego obozu. Walczmy. Szuracz drogowy. Dziękuję. Po swojej. Dziękuję. Kurde, irytują mnie trochę tylko te wyzwania, bo niektóre już wykonałem, tylko po prostu przez to, że chwilę później zginąłem, to gra postanowiła mi ich nie zaliczyć. To się paczek złomu. No to jeszcze 7. Dobra, tutaj nie ma przejścia dalszego. Szkoda. No, to jeszcze 5. 10,5 tysiąca prawie. Durna chrypa. O, mini bossik tu jest. Ogar. Jak to ogar? Przecież ogar to nie może być. Wszystkie mordulce do mnie. Tak, tak, tak. Ogary potężna siła małymi grupami padliniarzy i przymierzają pustkowia, tworząc tymczasowe obozowiska, z których wypuszczają się potem na poszukiwanie zasobów. Trochę dziwne tłumaczenie, ale niech będzie. To niekwestionowani przywódcy małych drużyn, którzy mogą czynić z podwładnymi, co im się podoba. Często są brutalni i wykazują wobec swoich ludzi niepotrzebne okrucieństwo, lecz jednocześnie znacznie zwiększają ich bezpieczeństwo podczas podróży przez pustkowia. Powszechnie wiadomo, że na zaatakowanie oddziału padliniarzy dowodzonego przez Ogara zdecydowałby się tylko wariat. No, czyli Maksiu, idealny. Idealny kandydat. O, zajebiście! Super, w połowie animacji mi przerwał zabicie typa. Super, ta obracająca się kamera nie pomaga. Dobra, najpierw pozbyć się przydupasów. Kurde, tak, mogłem tego akurat nie robić. Dobra, tarcza zniszczona. Aha, miała egzekucja w trybie furii i w momencie, w którym się przymierzałem do egzekucji, to nagle się zmieniła na karniak z nożem. No XD. Bez tarcz! Ile razy mam to jeszcze powtórzyć? Au. Dobra, teraz podziękuję za tę broń i okładamy frajera. Czemu te przydupasy będą przychodziły tutaj w nieskończoność? No ale widzę, że z gościem walczę tak samo jak ze zwykłym ogarem. No, z tą... No, XD? Czemu może mi połowie mojego ataku wejść? I mi go tak po prostu przerwać? No, dawaj. Ładnie. Jezu, jak tu jest jasno przez ten ogień. Weź się tam, gościu, trochę cofnij w cień, co? No. I że gnam pana. Ozięble. I pytanie, czy to był ten architekt cały? Czy może architekt jest tu gdzieś
pomiędzy już trupa, już, znaczy, jeśli to był w sumie ten miniboss, to tak, czy, to i tak jest gdzieś pomiędzy trupami. Tak, to na pewno był on. Zabolało. To złamanie nóżki, zabolało. Dobra, dobra, za chwilę oznaczymy, ale najpierw poplądrujemy zwłoki. No bo... No, nie, puść mi tę broń. O, no. Dość efektownie ją puścił. Dobra. Jeszcze tu. O, i tu chyba ostatni złom. Zobaczmy. 5, 6, 7. To jeszcze jeden będzie tutaj gdzieś do znalezienia. Ale patrzcie, niby święte miejsce, a oni się dowiadują o tym dopiero teraz. Od nas. No to jak może być już święte teraz? Znaczy, dobra, wróć, no może być dla nich święty, no ale... Oni nie mieli pojęcia w ogóle o istnieniu tego miejsca. Chyba. Nie, nie, chyba że chodziło mu o to, że skradł światło przez to właśnie, że tu przyszedł? Kurde, no nie wiem jak to rozumieć, no. Dobra, nieważne. Teren oznaczono. Misja ukończona. Chrzest ogniowy architekt nie żyje, a światło zostało odzyskane. Może smażyciel wróci teraz do planu obalenia Skrotusa. I ulepszenia odblokowane. Dobra. No jedna paka zło mi tylko została gdzieś tutaj, no. O. Czyżby tam? Nie, to jest znowu to światełko. Kiwie czego w sumie. Chyba z jakiejś starej beczki zrobione. Nie no, autentycznie, no gdzie może być ten złom? Bo tutaj co było, to już chyba zebrałem, no wyżej nie wejdę. Tu było to co było, te cztery chyba sztuki. No i nie no, musiałem gdzieś przed wejściem jakąś pominąć. No, gdzie, no gdzieś pominąć, pytaj tylko gdzie. A, tu. No dobra. Okej, miejsce splądrowano. Bardzo miło. Padliniarze. Szuracz drogowy. Tak późno w grze odblokowuje trzeciego w kolejności padliniarza. Nieźle. Okej, tu został mi tylko jakiś samochód, widzę od nich. Szakale. To jeszcze dwóch typa mi zostało. Nocny tarczownik. No, ale to po nazwie szło się domyślić, że chodzi o gościa z tarczą. Tutaj nic więcej. W warsztacie mogę palniki boczne ulepszyć. Potrojona grubość strumieni ognia z palników bocznych. Jest co? Zapałki, opiekacze i faktyczne palniki. No okej. Tutaj pojazdy. To co się odblokowało? A, ten szalony rydwan. No tak. Tutaj tak wygląda. Powiem wam, to jest przerąbane, nie? Wygląd tego to jest coś pięknego. Tylko żałuję właśnie, że jak usłyszałem, że to jest coś z motocyklem, no to myślałem, że to będzie faktyczny motocykl, a nie wrąbany... Kawałek motocykla po prostu na tył. Auta ze szkieletem. No ale trudno. To jest strzępki historii. To tylko do odznaczenia. Ale już coraz więcej tego zdobywam. Dobra. Coś jeszcze. Tutaj. To od spojówki. No to już zostało przeze mnie znalezione. Tutaj coś poza nagraniem znalezione. I tu kolejne. A nie, to akurat nagranie znalazłem. No i dobra. Pyk. Dziękować. No i dobra.
Wszystko zostało przez mnie wyczyszczone. Znaczy wszystko. Wszystkie misje poboczne póki co wykonałem, które są możliwe do zrobienia. No to co? A w sumie nie, właśnie, jeszcze możemy spojówkę do zera zrobić. No dobra, no to w kolejnym odcinku tym się zajmiemy, a dopiero potem zajmiemy się fabułą. Pytanie tylko, jak długo zejdzie z ogarem? Oj, a patrząc na stan mojej amunicji, to przydałoby się jeszcze najpierw odwiedzić Jita. No dobra, ja tam do niego lecę, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zajmujemy się obozem ogara. Do usłyszenia.